Witajcie, smakosze! Dzisiaj byłam na spacerze i natknęłam się na polankę pełną kwitnących mleczy i przyszło mi na myśl, by zrobić z tych kwiatów leczniczą nalewkę. Mniszek lekarski, jak wiadomo, ma szerokie zastosowanie w farmacji, a nalewka z kwiatów mniszka lekarskiego reguluje pracę układu trawiennego i moczowego. Do nastawienia tej nalewki w pierwszym etapie będą potrzebne kwiaty, spirytus, woda, cytryna. W drugim etapie będzie potrzebna druga część wody, miód oraz sok z cytryny do smaku. Zapraszam do obejrzenia filmiku, a dokładne proporcje, jak taką nalewkę zrobić, znajdziecie w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć pokaż więcej. Kwiaty najlepiej zbierać rano. Powinny być świeże, dopiero rozkwitłe. No ale żeby pozbyć się owadów, które mogłyby tutaj w kwiatkach siedzieć, rozkładamy je na białym papierze na słońcu. Oczywiście nie muszę mówić, że te kwiaty powinniśmy zbierać w miejscach oddalonych od przemysłu, od ruchu ulicznego. Obcinałam łodyżki, pracowałam w rękawiczkach, dlatego że ten wydzielający się sok bardzo brudzi palce, potem trudno domyć. I teraz zostawiam te kwiaty na jakieś 2 godziny, jak widzicie, na słońcu, żeby te zamieszkujące w nich owady opuściły te kwiatki. W czasie, gdy kwiaty wygrzewają się na słońcu, ja dokładnie umyję cytrynę i ją sparzę. Skórka dobrze wyszorowana i teraz zalewam ją gorącą wodą. Po około 30 sekundach wyjmuję cytrynę na talerzyk i czekam, aby ostygła. Cytryna już jest chłodna, więc teraz pokroję ją w plasterki. Jeśli się trafią pestki, to te pestki trzeba usunąć, bo one powodują, że nalewka robi się gorzka. No, mam cytrynę, która ma wyjątkowo dużo pestek. Trzeba dokładnie usuwać te pestki, bo najbardziej psuje smak nalewki pestka, która została przekrojona. Jestem pewna, że wszystkie pestki usunęłam. Po 2 godzinach wygrzewki na słońcu kwiaty nieco przywiędły, ale na pewno nie ma już w nich owadów. I teraz wyskubuję płatki i wrzucam do słoika. Kwiatów nie należy płukać pod wodą, bo straciłoby się cenny pyłek. Praca jest dosyć żmudna, bo trzeba to zrobić dokładnie, więc ja sobie tutaj będę skubać i wrócę do Was, jak wszystkie płatki wylądują już w słoiku. W ostatnich dniach właściwie w ogóle nie padało, więc te kwiaty mają bardzo dużo pyłku. Całe rękawiczki są żółte. I wszystkie płatki są już w słoiku. Teraz do dzbanka wlewam 250 ml wody.
Do tej wody dolewam spirytus 500 ml. Przemieszałam. Do słoika wrzucam pokrojone plasterki cytryny i zalewam wszystko w słoju rozrobionym alkoholem. Wszystko wymieszałam. Teraz słoik zakręcam i odstawiam go na 2 tygodnie w ciepłe miejsce. Płatki mniszka lekarskiego wraz z plastrami cytryny macerowały się w alkoholu 14 dni. Teraz przyszedł czas, żeby je odcedzić. Lejek wyłożyłam kilkukrotnie złożoną gazą i teraz czekam, aby wszystko dobrze obciekło. Płatki powolutku obciekają. Teraz do drugiego słoja wlewam 250 ml wody i do tej wody dodam miód. Miodu dodajemy według własnego uznania. Miód jest zeszłoroczny, więc jest skrystalizowany, ale zaraz go tutaj rozpuszczam. Płatki już ociekły, ale wiadomo, że jeszcze tutaj trochę tego alkoholu jest, więc można wycisnąć. W płatkach mniszka jest dużo pyłku, więc ta gaza powinna być kilkukrotnie złożona. Wtedy nalewka będzie się szybciej klarowała. Mniej pyłku dostanie się do samej nalewki. I teraz nastaw alkoholowy przelewam do słoika z wodą i miodem. Na tym etapie nalewkę smakuję. Przygotowałam co prawda cytrynę, bo chciałam dodać sok z cytryny, ale nie potrzeba. Nalewka ma fajny cytrynowy posmak. Można ewentualnie dodać trochę miodu. Teraz miód będzie się wolniej rozpuszczał, ale nie zależy nam na czasie. Teraz nalewkę zakręcam. Będę tym słojem mieszać, żeby się miód rozpuścił i odstawię nalewkę do klarowania, jak zwykle do ciemnej i chłodnej piwnicy. Czas klarowania jest różny. Czasami trwa to kilka tygodni, a czasem nawet kilka miesięcy. Będę to obserwować. Nalewka z kwiatów mniszka klarowała się ponad 2 miesiące. Na dnie widać osad, ale także u góry utworzyła się warstwa z pyłków, która nieco się naruszyła, kiedy przenosiłam słoik. I teraz delikatnie przeleję tę nalewkę do drugiego słoika, żeby później łatwiej mi było rozlać ją do butelek. Na lejku położyłam kilka razy złożoną gazę. Leję po ściankach, żeby właśnie ten osad został na gazie. Ale pięknie pachnie. Nalewka lekko zwętniała, ale to nie szkodzi. Postoi parę dni w butelkach i osad osiądzie na dnie.
I teraz nalewkę swobodnie już przelewam do butelek. I teraz nalewkę wyniosę do piwnicy, żeby tam dojrzała. Nalewka z mniszka lekarskiego lub jak kto woli z kwiatów mlecza ma piękny miodowy kolor. W smaku też przypomina miód. Nie ze względu na słodycz, bo tu akurat jest w umiarze, ale wyraźnie czuje się smak miodu lekko złamany cytryną. Przepyszna. Polecam więc wszystkim smakoszom zrobienie takiej nalewki z mniszka, nie tylko dla jej właściwości prozdrowotnych, ale także ze względu na ten wspaniały smak. I wszystkim życzę dużo zdrowia!